Cześć! W dzisiejszym nagraniu pomówimy sobie po raz kolejny o sytuacyjnym podejmowaniu decyzji w szachach. Pozycja, którą widzicie na diagramie, pochodzi z mojej partii, z turnieju, który niedawno rozgrywałem. Zdaje się, że jest to runda siódma. Tutaj grałem z takim dużo niżej notowanym zawodnikiem, który w sumie na tym turnieju zagrał całkiem nieźle, ponieważ zarobił około 100 oczek do rankingu, także całkiem niezły wynik. Co do samej partii, wydaje mi się, że wszystko szło po mojej myśli do pewnego momentu. Niestety, ale kilka ruchów wcześniej popełniłem duży błąd w liczeniu wariantów, ponieważ policzyłem, że gram coś tam, coś tam, coś tam, powstaje ta pozycja, teraz przeciwnik gra wieża D2, tak jak to poszło w partii, skoczek bije F2, wieża bije F2, E4, no i tutaj wydawało mi się, że te pionki po prostu miażdżą całkowicie przeciwnika, no i wychodzę z wygraną pozycją. Czego nie doliczyłem, niestety, to to, że przeciwnik może najzwyczajniej w świecie zbić królem. No i niestety tutaj sprawy się dosyć mocno komplikują, ponieważ niestety dla mnie nie jestem w stanie zagrać E4, ponieważ tutaj przeciwnik po prostu wtrąci bicie, no i skończę bez dwóch pionów najpewniej, ponieważ ten pionek zaraz poleci. No więc tak, popełniłem duży błąd. Miałem około 5 minut na zegarze, przeciwnik mniej więcej tyle samo czasu. Wiadomo, stres, różne tego typu rzeczy, no a też grałem z przeciwnikiem około 400 oczek niżej notowanym, więc wiadomo, że liczyłem tutaj oczywiście na wygraną. Tutaj liczyłem no, kilka różnych wariantów, po tym wieża D2. Zastanawiałem się nad tym, czy po prostu nie powinienem zagrać w ten sposób, licząc na to, że król bije F3, że tutaj uda mi się odbić piona. Aczkolwiek w głowie miałem coś w tym stylu i stwierdziłem, że tutaj ta wieża przeciwnika się piekielnie aktywizuje. Okej, mam tutaj jakieś szanse do walki, ale to raczej będzie walka co najwyżej o remis. Więc tak, no przyznam, że już zacząłem dosyć mocno panikować w tej pozycji. Natomiast kombinowałem i wykombinowałem. Więc tak, przede wszystkim ustaliłem, że moim głównym atutem jest ten pionek. Jeżeli tego piona stracę, to praktycznie mogę się poddać. A co najmniej moja pozycja będzie bardzo, bardzo nieprzyjemna do gry. No więc tak, tutaj ze skoczkiem nie miałem co zrobić. Mój skoczek nie ma żadnych pól, więc wymienić musiałem. Przeciwnik oczywiście królem odbił. I teraz co zrobić, żeby zachować piona F3? Nie ma nic innego niż poświęcić pionka. Oczywiście, obiektywnie rzecz biorąc, no to mam teraz pionka mniej, ale zachowuję szansę. Stwarzam przeciwnikowi problemy. A pamiętajcie, że przeciwnik miał tutaj na zegarze już tylko kilka minut. A wiadomo, że jak mamy mało czasu na zegarze, no dochodzi stres, różne tego typu czynniki. W takiej sytuacji bardzo, bardzo łatwo o pomyłkę. Tutaj przyznam, że podczas liczenia wariantów widziałem, że przeciwnik może zagrać wieża H1 z planem wieża H7 i tutaj mam po prostu spore problemy. Natomiast no co miałem zrobić? Co miałem zrobić? Nie chciałem biernie czekać, aż przeciwnik mnie po prostu ogra, tylko wolałem zaryzykować i stworzyć jemu problemy. Także obiektywnie rzecz biorąc, oczywiście po raz kolejny wrzucając to na komputer, no komputer pokaże, że jest przewaga białych, ale z praktycznego punktu widzenia, kiedy macie tylko kilka minut, żeby podjąć decyzję, to wcale ta pozycja nie jest taka łatwa. Te moje piony całkiem groźnie wyglądają. I dzięki temu, że stworzyłem przeciwnikowi problemy, dałem szansę mu się pomylić i z tej szansy przeciwnik niestety dla siebie skorzystał. Zagrał C4. To jest oczywiście bez sensu, ponieważ ja tego skoczka z miłą chęcią chcę przestawić. Zobaczcie, teraz ten skoczek może przez E5 na D3 bądź na G4 pójść i teraz te pionki ruszą do przodu. Tu jeszcze można było walczyć o remis ruchem goniec F4, co mocno mi utrudnia życie, natomiast przeciwnik zagrał król E3, które praktycznie momentalnie przegrywa. Poszło skoczek E5, wieża F1, skoczek D3.
I teraz, która jeszcze figura nie bierze udziału w ataku? Oczywiście król. I król jest tutaj figurą, która całkowicie kończy. Król po prostu pomaszerował. No i tutaj przeciwnik został w ten sposób ograny. Także widzicie, bardzo, bardzo ważna sprawa. To, że macie jakieś problemy, nawet że widzicie, że wasza pozycja może się za chwilę posypać, to wcale nie znaczy, że trzeba się poddawać. Ja spotkałem się naprawdę z wieloma zawodnikami, którzy mają coś takiego, że o, już moja pozycja jest niedobra, no to już się poddam, no nie? No i nawet nie chodzi o to, że już podają rękę, zatrzymują zegar i się poddają, ale tak wewnętrznie się poddają, już tak tracą ochotę na walkę. Natomiast ja tutaj podszedłem do tej pozycji tak na spokojnie. Okej, miałem przewagę, być może miałem nawet wygraną pozycję. No zepsułem, niestety, ale gramy dalej. Ale gramy dalej, więc postawiłem przed przeciwnikiem problemy, z którymi on po prostu nie umiał sobie poradzić. Także pamiętajcie, że no, gra dwóch zawodników to nie jest gra dwóch komputerów. Człowiek się stresuje, przejmuje wynikiem, zamartwia różnymi rzeczami, też się męczy. Dlatego też można w taki sytuacyjny sposób podejść do partii. Widzicie, że przeciwnik ma mało czasu? Skomplikujcie mu pozycję. Na niedoczasie nie będzie w stanie sobie poradzić. I to jest to, co chciałbym, żebyście zapamiętali. W szachach sytuacyjne reagowanie jest bardzo, bardzo ważne, szczególnie na niedoczasach. Także to wszystko, co dla Was przygotowałem w tym nagraniu. Jeżeli to nagranie Ci się podobało, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, żeby dostać powiadomienie o kolejnych. Natomiast ja się z Wami żegnam. Dzięki za uwagę. Cześć!